Musimy się pośpieszyć. Może zdążymy go dogonić. Co się dzieje? Nic takiego. Widzę, że kulejesz. Przez ten pośpiech zwichnąłam sobie kostkę. Ej, nie trzeba, przecież mogę chodzić. Ale żebyś nas nie spowalniała. Czekaj. Czujesz to? Taki sam smród jak 20 lat temu. To pusty. Jesteśmy blisko. Valaks, tu niedaleko są skróty. Możemy odciąć mu drogę. Robimy tak. Wy tam idźcie. Diablo kontroluje z powietrza. Hunter, wymierzymy ci cel. Wyścig ze śmiercią. Dobra. Aura pustego na 12. 50 metrów. Zbierze się do mostu. Wiecie, co macie robić. Biegiem! No i cię mamy. Tak sobie spokojnie szedłeś. Sorry, musieliśmy przerwać ci spokój. Książę Forkas, no proszę. Nie trudno zgadnąć, o co wam chodzi. Dawaj kryształ. To spróbuj mi go odebrać. O ja pierdolę, stary! To było zajebiste! Sorry, musiałem to zrobić. Gadanie z nimi tak obecnie nie miałoby sensu. Mamy to. A teraz trzeba go pozbierać. Kurwa. Mogłem mu uciąć łeb, byłoby łatwiej. Pakujmy go do wora. Trzeba wysłać go do lochu. Ty śmieciu, będę przez ciebie śmierdział metalem i siarką. Dobrze, dobrze. My najwyżej poszukamy czegoś w Bloodmead. Nie opłaca nam się wracać. Okej, poinformuję ich. Co tam? Druga grupa wraca do pałacu. Zanoszą ciało jakiegoś więźnia, który miał klejnot. Mieli ruszyć dalej, ale są na razie potrzebni w Magwor. Zanocujemy gdzieś w Bloodmead. No i gitara. Dobrze, że jeden kryształ już znaleźli. Pójdziemy do tego bogacza i resztę na spokojnie się już dowiemy. My? Zamierzasz chodzić z nami? A czemu nie? Jesteś obcy. Przytul mnie, wypowiadając moje imię. To nie będę już dla ciebie obcym. Kurwa, prędzej wszy dostanę. Uwielbiam twoje poczucie humoru. Idź ty, kurwa, cyganie, przodem. Skończcie, proszę klepać tym ryjkiem. Wchodzimy zaraz do miasta. Zachowajcie ostrożność. A co, jest tu niebezpiecznie? To jest jak każde inne miasto. Ale jest z nami księżniczka, wszyscy ją znają. Ja tam zgłodniałam. Najpierw załatwimy sprawę z tym handlarzem. Później pójdziemy do tawerny. Tam też załatwimy nocleg. Klejnoty, diamenty, rubiny, uczuć sprzedaję! Kurwa, ale się schlał jebany. Księgi, zwoje, mapy sprzedaję. Nowość, zwoje na ogniste płaszcze. Kochani, chodź tu, bo mi zaraz poltar uruchomisz. Eliksiry! Na manę, na kondycję, na gorączkę, na rozwolnienie. Reflux. Pupile i potwory sprzedaję. Na magazynie mam 5 smoków, nie odpowiadam za spalone domy! Przepana, czemu one się nie ruszają? Póki są zaklęte, inaczej się nie ruszą. Inaczej by mi spierdoliły. No mówiłam, a wtedy jej zajebał. Wytwy, to nawet demon bijący dziewczynę, to już jest dalej niefajne. Myślisz, że demony to obchodzi? U nich to normalka. Ale zajebał dziewczynie tak, że padaczki przedśmiertnej dostała. Przeżyła to? No nie, musieli wykupywać jej kule duszy z tej klatki. Powie pani, co to są za posągi?
Jeden z nich przypomina mi taki, jaki w piekle w książce widziałem. Moje drogie dzieci. Smok symbolizuje demony hellijskie, czyli takie, które zostały strącone z nieba przez samego Boga. Tygrys symbolizuje demony zdziczałe, pochodzące z innych światów. Kierują się tylko instynktem. Orzeł reprezentuje demoniczne armie walczące w dobrej wierze. Odpowiadają za resztki dobra i sprawiedliwości dla wszystkich demonów. A wąż? Reprezentuje demony okrutne. By żyć, karmią się cierpieniem i strachem. A po co one tu wszystkie naraz? Bo to zakręte posągi, które strzegą klatki dusz. Wszystkie tu trafiają? Tutaj tylko te, które zginą w tym mieście. Kurwa, Remik! O, stary, przejebane! Ty, Zdzisiek! Kurwa, kumpla nam zajebali! Remik! Pizdo, dałeś się tak łatwo zajebać! Remik, kurwa, wiem, że mnie słyszysz! Ile on tam w dokumencie zwart? No, jakieś 20 golda. Kurwa, jaki słabiak! Pojebany jakiś. Mówiłem, że mu pomóc, to nie, bo nie lubicie bólu. Remik! Zarobię na ciebie. Remik, pójdę do pracy i cię kupię! Obiecuję, stary! Idziemy im najebać za Remika. Pojebany jakiś. 20 gold. Drogi kumplu. Ech, widzi pani, niby w Oblivionie nie można umrzeć. A przyjdzie co do czego, to zmieniają panią w kulę. Cóż, jesteśmy w mieście, jakiś porządek musi być. To jak to konkretnie działa? Cóż, to w ramach porządku. Jeśli demon zginie, to za coś. Im demon potężniejszy, tym niestety droższy. To coś jak wykupienie też z więzienia. Aha, odsiadka. No to jak się zapłaci, to będą wolni. No tak. A za miastem to mogą se umierać, regenerować się. W sumie to ziemi niczyje, każdy ma to w dupie. A w miastach, żeby nie martwić strażników, to wie pan. W sumie dobry patent. O, ja piekam! Księżniczka! Książę Ozyrys i Moonrock. Chcę go. Wasza miłość, to zaszczyt panią gościć. Jeśli trzeba jakiś mikstur, mam najlepszy towar na rynku. Książę Ozyrysie. Zawarczą nam. Książę Moonrock ucieka zajebistością. O kurwa, set. Ej, stary! Mam biesa na magazynie! Potem po niego wpadnę! Czy wielmożni czegoś szukają? Bogatego handlarza. O, zaprowadzę was. Chodźcie. Hejli, trzymaj się blisko mnie. Dziewczyny, właśnie do środka. Nie mam czasu, każ im wypierdalać. Ale panie, to książę Ozyrys, Moonrock i księżniczka Hayley. O, no dobra, niech wejdą. O, panie Ozyrysie! Moonrocku, księżniczko Hayley, to zaszczyt gościć was w mej posiadłości. Szybko się obmówiłeś, Wilhelm. Och, no wiesz, ostatnio trafiały się rzadkie okazy potworów. Czy ty masz mnie za głupca? Oczywiście, że nie. O co dokładnie się rozchodzi? Przestań kurwa kręcić! Gdzie pozostałe części? Wilhelm, radzę cię wszystko wyśpiewać, inaczej każę ci odcinać palce i wkładać sobie do gardła. Ale... Stracisz cały majątek. Okej. Sprzedałem jeden jednemu pustemu, który... To już wiemy. I że pozostali też mają palce w usługach ciemnej strony? O czym ty mówisz? Oni mnie zabiją. Prędzej powinieneś martwić się mną. Gadaj! Nie znam ich imion, nie wiem jak wyglądają, ale cuchnęli jak puści. Czyli to muszą być jakieś pionki. Kryształy od razu zostały ściągnięte i szybko sprzedane. Dla kasy. Skazałeś Oblivion na zagładę dla pieniędzy? On groził.
Jeśli nie staniemy po stronie Alkaliego, a przynajmniej nie zejdziemy mu z drogi, to on nas zniszczy. Ponoć obiecał nowy początek i że wszystko się zmieni. Ja pierdolę. Niby co ma się zmienić? Jeden z nich mówił, że to co się dzieje z demonami to parodia. Piekłem rządzi jakiś żałosny aniołek, a obliwem przez królową przypomina krainy baśni. To kpina! Obraza dla prawdziwych demonów! Demony tracą swój dawny pazur! O, rządzisz, stary! Jak śmiesz obrażać królowę, niewdzięczniku? To dzięki nim siedzisz na ciepłej dupie! Masz jadło, nie boisz się kolejnego dnia! Demony z natury nie są złe. My karzemy złych. Ale to wieczność kształtuje nasze własne cierpienie. A ty, buntowniku, uważasz, że zasługujesz na karę? Błagam, nie krzywdź mnie. Będziesz błagał o śmierć wszystkimi znanymi ci językami. Tak, wyciągnęliśmy z niego info. Resztę części kupili twoi wasale z Dragonbright, Naked Storm, Wintergrasp i Damaris. Dobrze, że tyle chociaż wiadomo. Zaraz się z nimi skontaktuję, wypytam o szczegóły. To nie wszystko. Typek powiedział, że to puści przyszli po kamienie. Może są na usługach moich wasali. Jeden z nich mu groził. Dowiem się reszty. Zostańcie na tą noc w Bloodmead. Potem wracajcie. Wyślę szpiegów. Nie no, możemy jeszcze ogarnąć Dragonblight. Nalegam, zróbcie sobie przerwę. Jeśli ten jeden pusty coś wie, możecie być w niebezpieczeństwie. Poradzilibyśmy sobie, serio. Mogą zostawić na was pułapkę. Za bardzo rzucacie się w oczy. Ta jest, wasza wysokość. Dajcie znać, jak jutro będziecie wyruszać. Okej, to na razie. Kurwa mać! Nie strasz mnie, cyganie! O, cyganie, dzięki. Chcesz bryj? Nie jestem masochistą. Czego chcesz? Chyba mnie nie lubisz. Ło, wiesz, chyba pójdę ci wydrukować dyplom. Powiedz, czym sobie zasłużyłam? Cóż, będę szczera. Może to wredne, co powiem, ale przypominasz mi kogoś, kogo szczerze nienawidzę. Arysa? A teraz odwiedzę kowala, by zrobił ci puchar. Nie jestem taki jak mój brat. Akurat. Nawet mnie nie znasz. Nie muszę poznawać. Jesteście demonicznymi bliźniakami. Dzielicie emocje. Ty również zdradzisz. Reszta powinna bardziej na ciebie uważać. Wiesz, dlaczego nazwałem cię Ami? Bo kiedy żyłam na ziemi, ty dzieliłeś ciało z Aresem i dzieliliście się doświadczeniami i wspomnieniami. Tak, ale... Ale wymazałam wam pamięć o mnie przez artefakt. Ale nie rozumiem, dlaczego ty... Bo to Ares wszystkim kierował. Na niego artefakt podziałał, ale nie na mnie. Moja dusza była w nim schowana, był moją tarczą. Tak, dzieliliśmy wspólne emocje, ale gdy przyszedł rozszczepienie, odebrałem mu pozytywne uczucia. Czyli... Ares był już tylko zły, ale to ja odebrałem mu dobre uczucia. I ja utrzymuję dawną miłość do ciebie. Dobra, słuchaj, nie chcę wyjść na bezduszną szmatę, ale zrozum mnie, że ci nie wierzę. Nawet jeśli to było X kupę czasu temu, dziwię się, że jeszcze pamiętasz moje imię. Nie bez powodu. Wiesz wszystko to, co Ares. Widziałeś jego myśli, plany. Mam uwierzyć, że po tym wszystkim nie jesteś taki jak on? Kiedyś zdradzisz. Nie ufam ci. Daj mi czas. Stara, mają tu zajebiste piwo! O, a co to za zbliżenie? Wytyfy? Elvira? Lucy! Set? Elvira... Spierdalaj! O nie, co to za mury? Lucy, gdzie te piwo? Hehe, przełamiemy lody! Kurwa... No dawaj! No i zajebiście, Set, z chęcią cię lepiej poznam. I wzajemnie, lubisz tequilę? Kurwa, no nie zostawię jej. Mają tu na rynku ciekawe książki. O czym to jest? O runach. Nieraz miałam dziwne sytuacje, gdy odbierałam innym duszę. Czasami spotykałam klątwy, które utrudniały mi robotę. Jak na przykład? Cóż, na ścianach były runy, tak jakby ktoś nie chciałby pewna dusza zaznała spokoju i nie mogła opuścić domu. A ja sama nie mogłam się do niej przebić. Ciekawe. Śmiertelnicy tłumaczą to tym, że dom jest nawiedzony. Nawiedzone domy są z różnych powodów. Czasami to zależy od duszy. A ty? Miałeś jakieś dziwne akcje? Rzadziej bywałem w świecie żywych, więc nie bardzo. Głównie to ojciec więcej tam się zapuszcza. Królowa wyznaczyła mi zadanie w piekle.
Odbierasz tę duszę? Coś w tym stylu. Odkąd zmieniono nazwę królestwa na Wargrasp, panują też trochę inne zasady. Czyli czym tak naprawdę się zajmujesz? Jestem na czele piekielnego więzienia dla istot niematerialnych. Łapiemy tych, którzy nie mają postaci fizycznej. Ojej, niebezpieczna robota. Nie nudzę się. Lubię być łowcą dusz. Od czasu do czasu pomogę ojcu na ziemi. To kto teraz pilnuje spraw w Wargrasp? Gdy gdzieś wyjeżdżamy, załatwiamy sobie zastępstwa. Belial ma wszystko pod kontrolą. To dobrze. Idziemy się czegoś napić? Pewnie. A to za co? Spóźnione podziękowania. Za to, że mnie nie zjadłeś. Chodź. Jeśli dodasz do tego korzeń palowy i skruszoną czarną perłę, to zyskasz potem odporność na truciznę drugiego stopnia. Wow, widzę, że naprawdę się na tym znasz. Sorki, pewnie zanudzę. Nie, nie, opowiedz mi coś jeszcze. To też bardzo przydatne i przyjemnie się cię wysłucha. Pamiętaj, miej kilka swoich schematów, inaczej po dłuższej walce przeciwnik może zapamiętać twoje ruchy. Okej, okay, coś się wymyśli. I pamiętaj, cięcie w czwartą, czyli podlew, jest kierowane skosem od dołu w prawe udo i brzuch. A teraz słuchaj i wykonuj w miarę szybko. Wzerk, w łęk, w trok, nyszkiem. W piór. W krocze zawsze boli. Dobra, zróbmy sobie przerwę. Przeciwnik nigdy nie da ci odpocząć. Musisz też poćwiczyć uniki. Na przykład? Asata soto, musisz się bardziej schylać. Do przeciwnika się plecami nie odwraca. Racja. Wracajmy do karczmy.